Siemaneczko, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj mamy piątek, byłby to dzień przedmeczowy, czy to w Mieszku, czy to może w innym klubie, jednak i tak nie mógłbym zagrać w lidze z tego względu, że jest za mało czasu w tym momencie, żeby ogarnąć sprawy papierkowe, abym mógł gdziekolwiek wystąpić, więc no ten weekend będzie, że tak powiem, bez gry, ale będę starał się oczywiście to nadrobić w inny sposób i plan jest taki, tak jak zaraz sobie przejdziemy, rozkładam matę, robię sobie tutaj taką prewencję w domu, taką troszeczkę inną, ponieważ od trenera Patryka, czyli Torpedo z Poznania, już na jednym treningu jak byłem, to wykonywałem i mam właśnie za zadanie wykonać to chyba jeszcze ze dwa razy, o ile to nie pójdzie też dalej z tego względu, że też mam pewne ograniczenia, widać na przykład na biodrach, że to nie działa tak jak powinno, więc pewnie nieraz to się pojawi, więc zaraz się będę za to zabierał, tą prewencję sobie zrobię. Następnie idę na obiad do babci, przez to, że z wami właśnie tak nie rozmawiałem, no to pewne rzeczy też wam nadrobię. Ostatni czas jak jestem tu w domu, jestem zazwyczaj sam, ponieważ rodzice sobie siedzą na działce, więc chodzę zazwyczaj na obiady do babci i u babci jest to zazwyczaj makaronik albo ryż, ponieważ ja tak sobie zazwyczaj z babcią dogaduję, z tego względu, że właśnie jak trenuję, to mi najlepiej wchodzi, wiem, że też jestem w stanie trochę więcej tego zjeść niż to na przykład jakby to były ziemniaki, no bo jak wiecie, ziemniaki troszeczkę zapychają, więc taki makaronik czy ryż jak najbardziej dobrze wchodzi. Babci też przesłałem e-booki, mam nadzieję, że Patrycja nie będzie za to zła, że babci przesłałem i babcia ma za free, ale wy tak nie róbcie, jeśli raczej babci myślę, że to nie będzie problemu, ale jeśli jakiemuś kumplowi, to słabo trochę wygląda, niech on również zakupi, ponieważ doceniacie tą ciężką pracę. Ja to przesłałem babci z tego względu, że babcia to robi też dla mnie, więc myślę, to się tak będzie liczyło, że mogłem to przesłać i właśnie babcia ma przepisy, więc też może mi na jakiś dzień coś wybrać i zrobić, więc bardzo mnie to cieszy, jak to, że tak powiem, wygląda i jak to sobie ogarnąłem. I co, no bez tutaj zbędnego gadania, później lecę na trening w Mieszku i pewnie po tym treningu w Mieszku się do Was odezwę, co będę robił w sobotę, więc zabieramy się za trening. Dzisiaj dwa treningi wykonane, a więc pracowity dzień. Pierwszy trening, jak mogliście zobaczyć, był tutaj w domu. Drugi to już z zespołem na boisku. I po powrocie oczywiście wleciał koktajl, też zjedzona kolacyjka. I powoli zbieram się do spania. Usiadłem jeszcze do kompa, żeby ogarnąć, tak jak kiedyś Wam wspominałem w jednym materiale, mój taki mały biznesik, o którym dalej Wam nie mogę za dużo powiedzieć z tego względu, że jakby ktoś jakby poleciał na tym patencie, no to po prostu mi by mógł zabrać klientów, więc ja sobie działam. Oczywiście to nie jest nic związane tutaj z YouTube'em, to jest zupełnie oddzielna sprawa i działam sobie na boku. Spytacie mnie, po co to robię? Robię to po to, by sobie cokolwiek dorobić z tego i to też wiecie, to są takie próby, że właśnie uczycie się różnych mechanizmów, jak działają i mimo tego, że mogą to być jakieś małe zyski, no to i tak coś próbujecie i sprawdzacie, po prostu dążycie do czegoś i wtedy pojawiają Wam się na pewno też nowe drogi, nowe ścieżki i ja tak sobie po prostu w tym działam dodatkowo, aby sobie dorobić, aby mieć na jakieś rzeczy typu, czy to jakieś wydatki w sensie przyjemności, bo pójdę na przykład do sklepu, do Kauflanda i kupię sobie Ben & Jerry's'a, czyli loda, który kosztuje chyba 25 zł, więc no to jest trochę wydatek, a przy tych sprzedażach, no że tak powiem, jestem w stanie sobie powiedzieć, o, sprzedałem tutaj to mogę sobie zakupić i nie tylko, oczywiście mogę sobie dołożyć to na przykład do treningów w Poznaniu, które wykonuję, czy to do paliwa, bo chociażby samochodem jeżdżę, no jak wiecie, pieniądze po prostu trzeba zarabiać, o tym pewnie jeszcze sobie
porozmawiamy w tym materiale, coś Wam jeszcze na ten temat wspomnę, ale no tak, z tym biznesikiem no to ogarnąłem sobie, ponieważ większe takie zamówienie robiłem i to zamówienie będzie teraz do mnie jechać, więc jestem zadowolony, że do tego usiadłem i ten temat ogarnąłem. Jest obecnie trochę wcześniejsza godzina, zaraz kładę się spać, z tego względu, że jutro wstaję przed godziną 5:00. Chwileczkę po 4:00 będę wstawał. Spytacie, dlaczego tak wcześnie? Ano dlatego, że jadę do pracy i również, tak jak mogliście na kanale wcześniej zobaczyć, Wam już chyba dwa materiały pokazywałem z tego, jak wygląda ta moja praca, do której czasami jechałem, i to jest praca u mojego taty. Mój tata prowadzi, że tak powiem, usługi estradowe, jak to się u niego nazywa, czyli stawia sceny na różne eventy i po prostu tam się dzieją jakieś imprezy i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tak wypadło, że skoro sobotę mam wolną, ponieważ nie mogę zagrać w żadnym meczu, to jedziemy rozstawiać scenę. Jak rozstawimy, będę wracał pewnie jakoś na obiad do domu, ponieważ nie będę aż tak daleko od domu, więc będę wracał do domu. Później pewnie wpadnę na mecz Mieszka sobie obejrzeć, jak drużyna sobie radzi, a następnie po meczu pewnie chwilkę odpocznę i później na 23:00 będę jechał to zwijać. Więc jutro również zapowiada się pracowity dzień. Dodatkowo jeszcze mam w planach zrobić jeden trening taki wyrównawczy, przez to, że nie będę grał w meczu, a żeby mieć ten rytm meczowy, żeby to podtrzymać, no to prawdopodobnie po powrocie, nie wiem jeszcze jak zrobię, zobaczymy jak to czasowo wyjdzie, czy zjem obiad, odpocznę i później pojadę zrobić ten trening, czy od razu po powrocie go zrobię, też muszę zobaczyć jak się będę czuł oczywiście po tym, bo to jest dosyć fizyczna praca, aczkolwiek jutro jedzie najmniejsza scena, więc to jest, że tak powiem, najmniejszy wydatek energetyczny z tych wszystkich, które tata ma, więc jutro nie powinno być aż tak ciężko i będę mógł sobie zrealizować normalnie ten trening, ale to wszystko wyjdzie czasowo i postaram Wam się też coś z tego pokazać. Mam nadzieję, że może uda mi się ustawić kamerę gdzieś dalej i puścić jakiegoś timelapsika, jak to będziemy rozwijać, jak to będzie wyglądało, a następnie może zabrać Was i w małym stopniu pokazać to, co będę robił na tym treningu wyrównawczym. On prawdopodobnie będzie bez piłki, więc to pewnie będzie taka krótka dla Was stawka, no bo kto chce oglądać kogoś jak biega, więc jak się uda, też jakieś przebitki z tego wlecą. Tak jak mówiłem, wracam do tego rytmu, żeby też YouTube'owo dla Was podziałać i sami wiecie, że to też ma iść u mnie w parze, czyli jeśli są dodatkowe treningi, no to też są dodatkowe materiały też są dla Was wtedy ciekawsze i to tak wszystko się zazębia, więc będę próbował z jutra co nieco Wam tam pokazać, a teraz zbieram się do spania, więc pewnie będziemy widzieć się i słyszeć jutro. Siemanko, jak widzicie, mamy 4:40. To jest najgorsze w takiej godzinie, że właśnie jest ciemno na dworze, tu tak tego nie widać, ale jak sobie zobaczycie, no to no teraz jest troszeczkę jaśniej, ale jak wstawałem, no to typowe taka czarna jeszcze noc, więc chciałoby się pospać, ale ogólnie bez problemu w sumie wstałem i jeśli mam Wam dać takiego tipa, jakbyście też musieli o takich godzinach kiedyś wstać, coś by takiego było, że wyjątkowo byście musieli wstać, to polecam Wam tego boosta związanego z zimnym prysznicem, bo serio, ogarniecie się, wchodzicie pod prysznic, trochę pod ciepłą się tam wykąpiecie i kończycie zimną i jest wyjście, i jest naprawdę takie wejście od razu na wyższe obroty, mimo tego, że jest taka wczesna godzina. Ja już muszę lecieć, ponieważ muszę już ruszać w drogę i zabierać też inne osoby, które będą jechać, więc nie przedłużam tutaj, lecę i mam nadzieję, że timelapsika uda się tam odpalić. We'll be right back.
Scena, jak widzieliście, jest rozłożona, a jeśli chodzi o dalszy plan, zastanawiałem się, jak to właśnie zrobić z tym treningiem biegowym i prawdopodobnie uda mi się to tak zgrać i też siłowo na tyle się czuję, że zrobię sobie to po prostu po meczu Mieszka, ponieważ jadę teraz... No tu za dużo o jeden guzik. Jadę teraz na mecz Mieszka, w sensie nie teraz, jadę teraz na obiad na działkę. Z działki prawdopodobnie od razu po obiedzie nie będę siedział, ponieważ chciałem właśnie zdążyć i być od pierwszych minut. Jadę na mecz Mieszka pooglądać i po tym, jak mecz się skończy, chciałbym założyć sobie buciki, przebrać się i ruszyć. I mam 60-minutową rozpiskę biegową, taką, żeby właśnie wczuć się w ten rytm meczowy, mimo tego, że niestety nie mogę w tym meczu zagrać. Więc jak nie można pobiegać z piłką, no to trzeba zrobić tą gorszą pracę, ale bez piłki. I tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że to wszystko mi się uda i prawdopodobnie będziemy widzieć się na boisku, gdzie zobaczycie, jak tam sobie biegam. O kur... Witajcie już po treningu. Jakie tutaj w ogóle takie przejścia, wiecie, raz od takiego fresh outfitu do siuśwola, tak jak teraz siedzę, bo się nie kąpałem jeszcze po treningu. Zaraz wam powiem, dlaczego się nie kąpałem w klubie. Otóż nie brałem kamery na trening, mówiłem wam, że chociaż coś pokażę z tego biegania. Jedyne, co wam mogę na taki dowód pokazać, to jest zdjęcie po treningu i je właśnie wrzucę teraz. To było na Instagramie, na moim story, więc jeśli jeszcze nie obserwujecie Instagrama, to zachęcam, możecie wpadać i mogę wam powiedzieć, że postaram się w najbliższym czasie o większą aktywność na tym portalu, aby też budować, że tak powiem, tą swoją markę, aby ludzi więcej przybywało. To też według mnie pozwoli na szybszy rozwój tego wszystkiego, bo tak jak wam mówiłem, skupiam się na piłce, ale jeśli za coś też się zabieram innego, tak jak na przykład to jest kanał, to chciałbym to robić jak najlepiej, więc skoro mogę działać w tym i to polepszać, to tak będę się starał robić. Ale w każdym razie, wracając do treningu, skończył się mecz Mieszka, który Mieszko wygrało, pierwsze zwycięstwo od ponad roku, jeśli chodzi o mecz ligowy, ponieważ jak wiecie, tamten rok był dla nas jedną wielką porażką i teraz chłopacy sobie w czwartej lidze znakomicie poradzili i nawet kończąc mecz w dziewięciu wygrali 2-0, więc na pewno jest się z czego cieszyć. I od razu po tym meczu ja wskoczyłem do szatni, pogratulowałem, przebrałem się i ruszyłem na płytę robić rozpiskę biegową. I po prostu wiecie, no wyleciałem z szatni, nie chciałem, wiecie, tam pajacować już z kamerką, tylko wleciałem na boisko, rozgrzałem się i ruszyłem robić swoją robotę. Troszeczkę została ona skrócona z tego względu, że już czułem, że mój organizm tak nie dojeżdża na tyle, ile bym chciał. Nie było to już takie zmęczenie, wiecie, treningowe, tylko bardziej to, że mam też w głowie, gdzie jeszcze będę jechał, ponieważ będę jechał na zwijanie sceny i jadę tam na 23. Do tego jeszcze wam przejdę i ogólnie jestem od 4 na nogach, więc też bym po części mógł ryzykować jakąś kontuzją i czułem, że nie byłbym w stanie wykrzesać tego, co bym był w stanie normalnie, więc zrobiłem na tyle, ile mogłem, na te 100% swoją robotę i zakończyłem. I tak to wyglądało. Myślę, że po części wychodzi też ta mądrość, że kiedy trzeba przycisnąć i kiedy zaczyna palić, no to wiadomo, trzeba przycisnąć, ale są też takie momenty, co wyczułam, że to już jest, że tak powiem, przesadne i większe ryzyko jest kontuzji niż takiego, wiecie, pójścia do przodu. Więc musicie mi uwierzyć na słowo z tym treningiem. Nie kąpałem się z tego względu. Dlaczego też wspominam o tym kąpaniu? Ponieważ no ci, co się nie kąpią po treningach, to są siuśwole. Ja akurat nie miałem już tej możliwości, więc, że tak powiem, nie zaliczam się do tego. Ale jak na przykład chodzicie na siłownię, czy macie treningi w klubie, no to wypadałoby się kąpać po treningach od razu w klubie, bo to jest taka pierwsza forma regeneracji. No i też dbanie po prostu o własne ciało, o własną higienę, no bo tak na śmierdziela wychodzić, jeszcze zakładać na przykład na siebie nową koszuleczkę, jakieś dżinsy, to no ja naprawdę źle się z tym czuję, więc mogę wam tak powiedzieć, że nie byłem w stanie się wykąpać, bo klub już się zamykał i zwijałem się od razu do domu. Więc zaraz lecę się kąpać, kolacyjkę sobie jakąś zrobię, prawdopodobnie ogarnę sobie jakiś taki mocniejszy koktajl, z tego względu, że zaraz tak naprawdę będę wsiadał w samochód i jechał znowu tam do Długiej Gośliny, tak się nazywa ta miejscowość, i tam będziemy zwijać scenę. I jedziemy na 23 i po
nie wiem, 4-5 godzinach, zależy jak to pójdzie, tak myślę, że mniej więcej będziemy wracać, więc możliwe, że trzecia, czwarta, mam nadzieję, że najpóźniej, nie no, nie piąta, co ja gadam, no nie no, myślę, że trzecia będę już w domu, więc prawie 24 godziny dzisiaj na nogach, więc z tego względu też możecie sobie zobaczyć, dlaczego troszeczkę skróciłem sobie ten trening biegowy. Zastanawiałem się też, czy wykonać ten trening jutro, ale stwierdziłem, że na poniedziałek też już mam kolejny plan, co mam do wykonania, jeśli chodzi o bieganie, więc chciałem, żeby wykonać na tyle, ile mogę to dzisiaj. Niedziela, jutro na pewno się wyśpię po tym całym dzisiejszym dniu, zregeneruję się, aby na poniedziałek już być świeżym i móc startować po prostu znowu z kolejną rozpiską, więc tak to, że tak powiem, u mnie wygląda. Taka rzecz, którą jeszcze chciałem dodać na koniec materiału, ponieważ myślę, że tym dzisiaj zakończymy, a będziemy się słyszeć w nowym tygodniu, to chciałem Wam powiedzieć o tym właśnie, o tej pracy tutaj ze sceną. To jest mój pierwszy wyjazd od dłuższego czasu, wiadomo też te rzeczy związane z tym całym cyrkiem, no to też tata nie mógł działać w tym temacie, więc z tym była przerwa, ale ogólnie wcześniej też jeździłem. No i nieraz się właśnie zdarzało, że dosyć długo to wszystko trwa, na przykład rozwijanie, nie wiem, 10 czy nawet 12 godzin, czasem przejazd z jednego do drugiego miejsca i na przykład rozkładanie już następnej sceny, też się takie rzeczy zdarzały, więc naprawdę ciężko się pracuje i jest to na pewno dla mnie duży przykład tego, jak trzeba zapracować sobie na jakiekolwiek pieniążki i mogę też zobaczyć, jak to wygląda, że z piłki, grając i robiąc to, co kocham, też mogę zarobić pieniądze. I jeszcze bardziej mnie, że tak powiem, to motywuje, że chciałbym bardziej iść w tym kierunku, żeby robić to, co kocham, grać w piłkę i mieć z tego dobry pieniądz, niż harować w czymś, co, że tak powiem, nie do końca mi się podoba. Po części wiadomo, jest to fajne. Kolejna sprawa, że też pomagam mojemu tacie, więc to też jest taka kolejna jakby rzecz, która jakby daje mi chęci do tego, by to robić, ale po części jest to już dosyć uciążliwe i wiem, że to jest właśnie ciężkie, widzę to też po moim tacie. I jeśli tata by to oglądał, wiadomo, mógłbym to mu powiedzieć, ale jakby jakimś trafem trafił na ten materiał, to mogę powiedzieć, że tato, naprawdę doceniam to, co robisz i jak ciężko pracujesz. Więc jako taka mała wskazówka ode mnie, co uważam może dosyć sporo pozmieniać w waszej głowie, jeśli tak od początku, że tak powiem, dobrze stoicie z pieniędzmi, to i tak, żeby może raz, dwa razy wybrać się, zrobić coś, że tak powiem, cięższego, pójść do jakiejś pracy właśnie na 1-2 dni, bo na pewno ktoś ma w rodzinie kogoś znajomego, który mógłby coś takiego załatwić i spróbować, jak to jest właśnie pracować, ile trzeba się napracować, żeby na przykład daną kwotę zarobić i wtedy myślę, że na pewno będziecie w stanie bardziej docenić to, co macie. Więc to Wam mogę dać jako taką wskazóweczkę, bo mi to na przykład dużo dało do myślenia. Też pamiętam taki początek, jak wróciłem z Lecha tutaj do Gniezna i wiedziałem, że jak będę tutaj dostępny, no to mówiłem tacie, że jak tylko mnie potrzebujesz, to mów i ja Tobie pomogę, czy to spakować ciężarówkę, czy to potem na przykład na jakiś wyjazd bym nie potrzebował, to ja po prostu jestem. No to tak jak na przykład na początku, wiecie, też takie trochę ani me, ani be, bo przyjechałem z tych Wronek i tak wiecie, tu młotkiem pooperować, tu coś powbijać, tutaj się coś trzeba potarzyć, tu coś podnieść, tu się nagle uderzysz, tutaj coś. To początek się czułem taki, jakby taki, nie wiem, tak dziwnie może trochę to powiedzieć, ale jak taki czyścioch trochę, że tu nie chciałem się pobrudzić, tu coś. A teraz to jest dla mnie, że tak powiem, takie naturalne, że trzeba po prostu wykonać tą pracę i tyle. I tak to wygląda i mówię, i przez to się właśnie docenia bardziej to, co ma się w życiu i ile trzeba właśnie na pewne rzeczy sobie zapracować. Trochę się znowu rozgadałem, ale myślę, że to było dosyć takie życiowe i myślę, że niektóre osoby mogą z tego wyciągnąć jakieś lekcje. Bardzo Wam chciałem podziękować za taki odbiór ostatnich materiałów. Wiem na pewno, że tytuły są takie bardzo ciekawe i przyciągające. Ja tak naprawdę, wiecie, tworzę je na pewno w taki sposób, żeby to też przyciągało nowe osoby, bo to o to też w tym chodzi, żeby dodatkowo to było takie przyciągające, ale nic tutaj też nie było żadnym clickbaitem, ani czymś takim, co by miało właśnie was okłamać w czymś, tylko starałem się wam wyjaśniać, co jak u mnie wygląda i myślę, że przez to też, że tak powiem, jest taki strzał znowu kanału, że
no staram się być po prostu autentyczny, mówię wam na tyle ile mogę, jak jest, bo wiadomo, wszystkich odczuć wam też nie mogę powiedzieć, bo jak wam powiem, że nie lubię tej czy tej osoby, no to to potem się niesie i wiecie co to może się wydarzyć, to tak nie wygląda, ale co wam mogę powiedzieć, to i tak myślę, że dużo wam zdradzam, co się dzieje i to myślę, że jest takie pozytywne, tak mi się wydaje, ale wiadomo, z tym też trzeba uważać, by nie przesadzić. I wiadomo, jak jest pik w górę, to też pewnie za jakiś czas trzeba się spodziewać, że będzie na przykład troszeczkę pik w dół. Na to jestem, że tak powiem, przygotowany i jestem spokojny, ale na tyle ile może niech idzie to w górę, więc jeszcze raz wam bardzo dziękuję za tak pozytywny odbiór, za te wszystkie łapki w górę, te śmieszne łapki w górę, za co tu jeszcze, za komentarze, bo też piszecie sporo komentarzy, bardzo wam za to dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczny, że jesteście. Też poczułem w tym trudnym momencie takie wsparcie. Tu ktoś do mnie na Instagramie napisał. Wiecie, to są nawet takie pierdoły, że ktoś mi napisze, wiecie, nie przejmuj się Bogaj, nie? I to niby ktoś powie, że to jest takie z dupy, ale ktoś się pofatygował, ktoś, kogo ja na przykład zbytnio nie znam, bo to wiecie, wy na przykład, wiele osób mnie na przykład zna, no bo wiecie, oglądacie mnie, ja was zbytnio, w sensie wiele osób po prostu nie znam, bo na przykład pierwszy raz widzę to nazwisko lub pierwszy raz się do mnie odzywacie i wy tak czasem nie odbieracie, że się znamy, ale no ja tak was zbytnio nie znam i wtedy to jest taka trochę specyficzna sytuacja, ale myślę, że dobrze się w miarę w takich sytuacjach odnajduję. I mówię, i po prostu doceniam coś takiego, że ktoś się pofatygował, ktoś kogo ja nie znam, żeby mi napisać, kurde, Bogaj, nie poddawaj się, ciśnij dalej mordo i tak dalej. Naprawdę cieszą takie rzeczy, są to rzeczy budujące i no jeszcze raz wam mogę tylko i wyłącznie podziękować. Kurde, gadam jak taka Kataryna. Więc już tak oficjalnie bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się ciepło, siemaneczko.